Do tej pory Platforma Obywatelska była stanowczo przeciwna, albo przynajmniej nie do końca zgadzała się ze źródłami finansowania programu 500+ na część dzieci. No to nagle taki, można powiedzieć, no, sensacyjna informacja, nagle chcą wszystkim dzieciom te 500 zł plus dać. Skąd te źródła finansowania nagle się wzięły? Panie redaktorze, szczerze mówiąc, jak słuchałam to, co mówią panowie z Platformy Obywatelskiej, to nawet nie wiadomo było, czy się śmiać, czy to poważnie traktować, czy to jest po prostu śmieszne. Jeszcze jesienią, w październiku, przed wyborami do parlamentu, panie z Platformy wyśmiewali program. Mówili, że nie ma na to pieniędzy, że absolutnie jest to do niczego, że to nas ośmiesza i w ogóle różne rzeczy słyszałam. Teraz słyszę, że oni mają pieniądze, że wiedzą, skąd by te pieniądze wziąć. No ja jakoś oprócz chęci dania każdemu tyle, ile się chce, to nie zobaczyłam tam w tym, co przedstawili w tej chwili, żeby pokazali źródła finansowania tego wszystkiego. No to jeżeli chcecie dać, to też pokażcie, skąd te pieniądze wziąć. Wiemy, że budżet państwa w tej chwili jest, w budżecie państwa są zabezpieczone pieniądze na to, co jest w projekcie rządowym. I tylko tyle, i aż tyle. Ponieważ, panie redaktorze, no nie czarujmy się, nie było do tej pory takiego innego, drugiego programu, tak mocno i szeroko wspierającego rodziny. Dlatego też to, co w tej chwili mówi Platforma, moim zdaniem jest nawet niewiarygodne dla tych ludzi, którzy na nią głosowali, bo to jeszcze ich coraz bardziej ośmiesza. To, co Platforma w tej chwili robi, to jest... Powiem tak, może zbyt kolokwialnie, gwóźdź do trumny tej partii. Oni tłumaczą tą swoją nagłą taką zmianę, że chcą wszystkim dzieciom dać 500+, że Prawo i Sprawiedliwość, jakby to powiedzieć, nierównomiernie rozłożyło, że no, są różne takie przykłady, na przykład jednoosobowa rodzina, jedna matka z dzieckiem, że nie dostanie tych pieniędzy, natomiast jeżeli nie przekroczy, jeżeli nie uzyska tych pewnych progów, natomiast no, oni mówią, że dają wszystkim, tak? Ale już pojawiają się głosy, no jak wszystkim, a tym, którzy się uczą na przykład do 24 roku życia, jak to jest w przypadku na przykład innych rodzajów zasiłków. No, czyli z jednej strony mówią, że wszystkim, a z drugiej strony no jednak nie wszystkim. No właśnie, z jednej strony chcą dać wszystkim. Zawsze się znajdzie jakaś grupa wykluczona. Zawsze się znajdzie taka grupa, jeżeli do 25 roku życia, a to nie dlaczego nie do 30, jeżeli ktoś jest na utrzymaniu rodzinów, bo też tak jest przecież, prawda? Więc zawsze można mówić jeszcze są tacy, którzy będą niezadowoleni z tego, więc a jeżeli 500 zł, no to jeżeli mają tyle pieniędzy, to dlaczego nie zaproponują 1000? No więc, panie redaktorze, no to jest po prostu niewiarygodne, to jest po prostu śmieszne i... Ale nad tymi poprawkami, które ewentualnie w trakcie zbliżającej się debaty oni wniosą, będziecie się zastanawiać? Oczywiście, że będziemy się zastanawiać. Powie pani, przeszło mi już przez myśl coś takiego, że jeżeli faktycznie jest taki konsensus, że Platforma chce, że PiS chce, że może inni chcą, to może nagle się okazać, że no może nie od tego roku, bo ten budżet już jest tak skonstruowany, jak jest, ale może na przykład od przyszłego roku jednak wszystkie dzieci dostaną, jeżeli będzie, że tak powiem, zbiorowa odpowiedzialność, prawda? Bo tak przypuszczam, że PiS nie chce tej odpowiedzialności na przykład ze względu na deficyt, na różnego typu inne elementy ponieść. Oczywiście. Pani minister Rafalska mówi jasno, program będzie monitorowany już od kwietnia, od momentu, kiedy będziemy te pieniądze mieszkańcom, rodzinom dawać. I jeżeli będą propozycje dotyczące przyszłego budżetu, realne, takie, które będziemy się mogli dogadać ze wszystkimi siłami w parlamencie. Chciałabym, żeby tak było. To wydaje mi się, że jest czas na to, żeby nad tym dyskutować. W tej chwili, na rok 2016, budżet jest jaki jest i w tej chwili już z niczego tych pieniędzy jakby z próżnego nie nalejemy. Nie ma więcej pieniędzy.
On jest naprawdę dobrze skonstruowany i będziemy od jutra, bo jutro już się zbiera posiedzenie parlamentu i od jutra będziemy głosować. Ta ustawa wchodzi jako pierwsza pod obrady Sejmu. Będziemy głosować oczywiście wszystkie poprawki. Niemniej jednak, mówiąc zupełnie szczerze, nam zdanie ministra rodziny jest ważne i ministra finansów. Nie możemy przegłosować poprawek, które będą burzyły tegoroczny budżet.